Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Dzisiaj po kilku dniach od tych wydarzeń, gdy emocje już opadły, postanowiłem przyznać dwie odznaki. Odznaki państwowe, do których udzielenia jestem uprawniony jako rzecznik praw dziecka, dla pani dyrektor Danuty Kuczyńskiej i dla pana Krzysztofa odznaki honorowe za zasługi dla ochrony praw dziecka. Pani dyrektor wykazała się troską i przezornością w tym, że zorganizowała szkolenie, sama się czegoś nauczyła o bezpieczeństwie, potem nauczyła swoich nauczycieli razem ze specjalistami i ekspertami od bezpieczeństwa, a na koniec nauczyła swoich uczniów. I ta nauka nie poszła w las, bo dzięki tej nauce udało się całą sytuację zażegnać. Panu Krzysztofowi dziękuję za odwagę, bo to była wielka odwaga. Ktoś może powiedzieć, że złamane zostały procedury, że pobiegł wbrew poleceniu pani dyrektor, aby ratować dzieci, ale właśnie na końcu, gdy nie ma już nic innego, potrzebna jest odwaga. I to powiedział Zbigniew Herbert i inne osoby. I za to jeszcze raz państwu dziękuję, gratuluję i myślę, że te zdarzenia, które miały miejsce w Brześciu Kujawskim i to, co było wcześniej, ta właśnie prewencja, przygotowanie, nauka, że one będą promieniowały na całą Polskę i myślę, że z tych działań pani dyrektor będzie można brać przykład dla innych szkół. I teraz, drodzy państwo, kwestia bezpieczeństwa w szkołach. Maj 2019, początek maja, Colorado, strzelanina w szkole. Później atak nożownika, kolega na kolegę w Warszawie, w Wawrze, również w szkole. Nie mijają kolejne dwa tygodnie, atak na dzieci w Indianie, w Stanach Zjednoczonych. Kolejne dni, znowu maj 2019, atak z pistoletem w ręku, z ładunkami wybuchowymi tutaj w Brześciu Kujawskim. Jeszcze jakiś czas temu byśmy powiedzieli, że to jest abstrakcja, że to się dzieje na filmach w Ameryce i że takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca w Polsce. Tak, nie powinny mieć miejsca w Polsce, ale niestety się wydarzają i to w ciągu ostatnich dni dosyć powszechne się zaczęło robić, że wieczorem w szkole musi być wycierana krew dziecka z korytarza w szkole. Tak nie może być. Tak nie może być. Jako rzecznik praw dziecka mam stać na straży ochrony praw dziecka do życia, do zdrowia i do bezpieczeństwa. I w związku z tym mam postulat do rządzących, do ministerstw, do wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo dzieci, o to, aby program bezpieczeństwa właśnie takiego antyterrorystycznego był wprowadzony jak najszybciej. Wiemy o tym, że jest narodowy program prowadzony od roku 2015, ale jego skutki niestety są dosyć znikome, ponieważ były to szkolenia często dosyć teoretyczne. Pani dyrektor przeprowadziła naukę praktyczną. Zaprosiła specjalistów, ekspertów, byłych wojskowych z Afganistanu, którzy przez kilka dni sprawdzali szkołę, sprawdzali dany konkretny budynek, ocenili niebezpieczeństwa, jakie są w okolicy i na tej podstawie po jakimś czasie przedstawili program właśnie ewakuacji, program zabezpieczenia. Ten program został przedstawiony w formie szkoleń nie teoretycznych, ale praktycznych wszystkim nauczycielom. Dowiedziałem się, szkoła ma ponad 500 uczniów, ponad 50 nauczycieli, kilkunastu pracowników obsługi. Wszyscy zostali przeszkoleni i uczniowie w tym zdarzeniu wiedzieli, jak się zachowywać. Właśnie te zachowania u nich były wyrobione, praktyka była wyrobiona. Można było to przeprowadzić w sposób sprawny. Gdy przyjechały służby, można powiedzieć, że pani dyrektor przekazała dzieci na zewnątrz służbom już do opieki, bo w szkole było zabezpieczone wszystko, co możliwe. I również dzięki panu Krzysztofowi, który wykazał się odwagą w zabezpieczeniu dzieci. I my musimy wypracować od nowego roku, najlepiej jak najszybciej, aby każdy nowy rok szkolny rozpoczynał się w każdej klasie, w każdej szkole od szkolenia bezpieczeństwa. Jak to zrobić? Potrzebujemy do tego specjalistów, nie tylko teoretyków, którzy napiszą broszurkę, ale też specjalistów, którzy to wprowadzą potem w życie. Być może potrzebne jest szkolenie tego typu, że nauczyciele czy te osoby, które dbają o bezpieczeństwo, będą siedziały na sali, nagle światło zgaśnie i dojdzie do jakiegoś głuchego wybuchu. Wtedy wchodzi adrenalina, wtedy wchodzą nerwy,
wtedy wchodzi zapytanie, co się dzieje i jak należy reagować. W takich sytuacjach dopiero wyrabiamy swoje odruchy i można powiedzieć, że bardzo dobrze, że rozwija się nasze bezpieczeństwo zewnętrzne, taka uwaga natury ogólnej. Armia się wzmacnia i ktoś kiedyś kwestionował konieczność powstania Wojsk Obrony Terytorialnej. A tu się nagle okazało, że działanie prewencyjne, wcześniejsze, wyprzedzające, jak chociażby w przypadku zabezpieczania wałów, zapobiegło wielkim tragediom w postaci powodzi. Tak samo my musimy teraz dbać o dzieci, żeby jako społeczeństwo, jako młoda cząstka społeczeństwa było przygotowane do działania, do zachowań odruchowych. Wtedy to właśnie bezpieczeństwo instytucjonalne, wojska, policji, służb będzie wzmocnione przez to, że my społeczeństwo, nauczyciele, pedagodzy, uczniowie też będą działali zgodnie z odruchami wypracowanymi i wtedy będziemy czuli się wszyscy razem bezpieczniejsi. Ktoś może zaraz mnie zapytać, zapewne takie pytania będą padały, może jakaś mała fala hejtu wypłynie, a po co rzecznik Pawlak znowu tutaj trochę straszy? Przecież tak nie jest. Jak to nie jest? Właśnie się to dzieje. Pani dyrektor, mam pytanie, czy warto było to szkolenie zrobić w taki sposób, jak pani zrobiła, czy może nie warto było? Może trzeba było zostawić to dotychczasowym, poprzednim metodom, teoretycznym? Warto było, pani dyrektor? Panie rzeczniku, szkoła to uczeń. Dla nas najważniejszy jest uczeń i dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to było chyba najlepsze, co mogłam zrobić. To była decyzja, która uratowała wiele żyć. Kiedy to było, jakich zachowań dzieci się uczyły? To szkolenie było dla nauczycieli. W październiku 2017 roku. Szkolenie, to ostateczne szkolenie, bo jak powiedział pan rzecznik, było, ten program przebiegał w trzech etapach. Przyjechali, ocenili stan bezpieczeństwa, teren, jakie zagrożenia terenu, potem audyt, czyli obserwacja, wejście do szkoły, obserwacja dokumentów i potem szkolenie, co nam najbardziej jest potrzebne. I to szkolenie nosiło nas tytuł Stop niebezpieczeństwu. Tak jak pan rzecznik powiedział, trzech emerytowanych wojskowych. Przeprowadzili super szkolenie. Była część oczywiście teoretyczna, ale była część praktyczna. Pokazali nam, jak należy się zachować, co trzeba zrobić. I tak właśnie stało się w poniedziałek. My bardzo często mamy alarmy. Mam ludzi, którzy nie tylko ja dbam o bezpieczeństwo, wszyscy dbają, bo dla nas dziecko jest najważniejsze. Mamy bardzo często alarmy pożarowe. Chcieliśmy ostatnio zrobić alarm w czasie przerwy, bo w czasie lekcji jest jeden nauczyciel, ma jedną klasę. Najgorzej jest na przerwie. Nie udało się nam, ale mieliśmy alarm taki, którego się na długo nie zapomni. Alarm życia. I zdaliśmy go. Jestem bardzo dumna ze swoich dzieciaków. Z nauczycieli bardzo dumna jestem. Bardzo dziękuję pracownikom. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Jeśli mogę uzupełnić, drodzy Państwo, gdy dzisiaj przyjechaliśmy, rozmawialiśmy z panią dyrektor, opisała mi to wszystko i później poszliśmy na salę gimnastyczną, gdzie były zebrane wszystkie dzieciaki. Cała szkoła się zebrała. Z pewną obawą tu przyjeżdżałem, bo faktycznie ta trauma mogła pozostać, obawa przed kolejnym spotkaniem, a okazało się, że dzieci były uśmiechnięte i biły brawo. Gdy pan Krzysztof z panią dyrektor wchodzili na salę, dzieciaki wstały i przez 5 minut biły brawo, będąc uśmiechniętymi. Także to jest największy plus całej nieszczęśliwej sprawy, że zjednoczono tą szkołę, że pokazano siłę właśnie wspólnej sprawy, wspólnego szkolenia i mam nadzieję i życzę zdrowia Oliwce i pani, która została ranna, że będą mogły niebawem wrócić do szkoły i będą naprawdę serdecznie przyjęte i te sprawy, które tutaj miały miejsce, myślę, że wykorzystamy dla zabezpieczenia, dla wprowadzenia nowych zasad bezpieczeństwa w innych szkołach. Dziękuję bardzo.